Dobra. O, widzę nas już chyba. Widzę, coś się ruszyło. Coś się ruszyło, więc chyba wracamy. Ja się widzę. To co, może reset z timera, skoro teraz no, może być, ale tak to będziemy plany. Znowu super szybki z intro. No dobra, no to restart. Tylko, dobra. Nie, zaraz. Nie, może musisz tak liczbę prób poprawić. Tak. Dobrze. Dobra, teraz. Halo? No to Mary, możesz zrobić intro jeszcze raz. Więc witamy już w 19 instalmencie naszego podcastu speedrunningowego Szybcy i Wymagani. Bystrzy widzowie, teraz to już mnie w ogóle pomieszałeś. Bystrzy widzowie mogą zauważyć, że już to jest już 19 odcinek, więc następny będzie 20. A co to oznacza, że będzie 20? Nie wiem. Ale po tym będzie 21. W sumie, no tak fajnie wypada, że niedługo święta i tak dalej, może taki świąteczny special zrobimy. Powiedziałem podczas tej przerwy technicznej, że może być to idealnie przed świętami, ale pomyliły mi się tygodnie, bo to będzie 15. Więc taki świąteczny special, biorąc pod uwagę, że 10 odcinek też był specialem, bo był prosto z ESA, to 20 będzie takim specialem prosto po śniegu. Nie wiem. Taki świąteczny też. Pociągnę kabel USB przez okno i będę gadał do was. Tam. Będziemy rozmawiać, a ja z pokerem będziemy na balkonie. Tylko jest jeden szkopuł. W naszym mieszkaniu nie ma balkonu. Ale mamy trzecie piętro. Co za chwilę? Musimy sobie jakoś poradzić. Krzesełko na zewnątrz i ten. Wiecie jak to w okresie międzywojennym, żeby dzieci mogły się dotlenić w miastach, to po prostu wystawiali klatki za okno i tam dzieci. Właśnie też mi się to z tym skojarzyło. Że były takie klatki dla dzieci. To też musimy sobie taką załatwić. To trochę większą. Troszeczkę. To na dach i cyk. Dach to też jest jakiś pomysł. No, bo mamy bliżej do dachu niż do parteru w sumie. To faktycznie to może zadziałać. Myślę, że przeciągnęliśmy to intro wystarczająco, Możemy też nadawać na żywo, na przykład w Sylwestra, możemy nadawać na żywo z krakowskiego Times Square. No bo w sumie 29 jest ten 21. Z krakowskiego Times Square, czyli Teatru Bagatela, wiadomo. Tak. Dobra. I to tyle z. Z krakowskiej starówki. Z krakowskiej starówki. Te długiego wstępu. Wester z GSP. O Boże. Ej, to nie jest. Brzmi jak plan. Bo kolejny, skoro 21 odcinek wypada 29. Ale to nie jest aż tak głupie, na jakie brzmi, bo i tak siedzieliśmy ostatniego Sylwestra chyba na Discordzie. Kto siedział? Gdzie ty byłeś o 3 nad rano, jak kadził się to globo w CS-ie? No, ja byłem z wami wtedy, albo już wtedy spałem, ale na pewno... Nie, wtedy chyba spałeś. Wiem, właśnie, że była impreza. Co roku musi być sylwestrowa gra w CS-a w stanie upojenia alkoholowego, gdyż wtedy mam największego skilla. Oczywiście. Okay. To jest jedyna sytuacja, kiedy ja mogę grać w CS-a i się nie czuć brudno, dlatego że gram w CS-a. Okej, zoomer. Dobrze, tutaj już się wystarczająco zbłaźniliśmy, więc ja bym splitnął. No tak. No i pytanko, mordeczki, co u was w ranach? Co u nas w ranach? Otworzę dokument. Może. Zacznę od siebie, bo siebie nie wpisałem. U mnie w ranach ostatnio dużo turbulencji, w związku z tym, że zastanawiam się cały czas, co ostatnio ranować. Czy kontynuować moją przygodę z Wieśkiem Hando, czy może zrobić sobie PB w jakiejś innej grze, bo jedna z gier, które ranuję ostatnio, dostała dużo miłości od polskiej społeczności, ale o tym będzie się o tym w segmentach. O tym w późniejszych segmentach, na przyjemności po programie. Oprócz tego głównie siedziałem przy Wieśku Hando, i doszedłem już praktycznie do końca welet, więc to jest jakieś 1/4 gry, mam już opanowane, w cudzysłowie, bo to raz przeszedłem, w tym speedrunowym sposobem, więc muszę nad tym trochę posiedzieć. I nie wiem, czy będę siedział nad tym dalej i będę to trenował, czy będę puszczał dalej, kolejne segmenty Wiedźmina, czy może zrobię jakieś rany z Wiedźmina, jakieś rany z Vice City, bo też mi to przyszło do głowy po tym, jak Mary mi zasugerował. Jeszcze nie wiem, na razie skupiałem się tylko na Wiedźminie. Ważna rzecz co do Wiedźmina, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to w tym momencie, dobra, w tym nie, ale po podcaście wchodzicie na YouTube, wpisujecie ESA Marathon i klikacie
w speedrun Wiedźmina, który zrobiłem na ESie, bo już powtórka jest na YouTubie. Polecam, zapraszam. Osobiście uważam, że jest to jeden z najlepszych runów, jakie zrobiłem na maratonach. Ja się bawiłem przednio, nawet oglądając mi się podobało, więc tym bardziej zachęcam, polecam. Piotr Prączewski. Mi się bardzo publika podobała na tym. No, byłem jakąś jedną trzecią tej publiki, więc... Jedna tak. Trzecia tej publiki znaczy, była zajebista. Początkowo było trochę ludzi, bo jeszcze z tyłu siedziała Melis, Karl, MH i tam jeszcze kilka osób. Było dużo ludzi, potem poszli spać. Potem a potem przyszli nowi tuż przed ranem. Przyszli ci, co już nie mogą spać. Tak, bo to najgorszy timespan w Europie, ale widzom się podobało i ludziom w komentarzach na YouTubie też się podobało. Wszędzie, gdzie wspominany jest ten run, jest przejmowany cieplutko. To wam mogę powiedzieć. I to mnie cieszy. Gdyby tylko się był przyjmowany w szerszym gronie, to byłbym w ogóle zadowolony. Dlatego oglądajcie. No i Punker, co u ciebie? Ja ostatnio uznałem, że... nie wiem, czy ktoś pamięta, ale moje PB w Gothicu jest jakieś minutę za world recordem, głównie dlatego, że nie chciałem używać stratów, których używa WR, bo nie do końca jakby wszyscy ogarniają, jak działa ta gra i jak są straty, które czasem działają, a czasem nie, to nie do końca wiadomo, dlaczego nie zadziałały, tylko niektóre z nich po prostu działają tak, że no, jak nie działa, to zresetuj, nie? I tak idziesz po WR, to co ci zależy na ranie, który był dobry, skoro upadł. Ale część z nich się okazała, że jest całkiem bezpieczna, więc przerzuciłem sobie trochę tych stratów i myślę, że pójdę po jakieś 11.30, czyli 26 sekund mniej niż teraz. I wziąłbym się to na poważnie. Tylko, że na odwance jest też jedną kategorią, która nawet jak jestem zmęczony albo znerwowany, to mogę w to grać w kółko i jakoś mnie nie irytuje i resetować to w kółko. Więc czasem robię streamy, gdzie po prostu gram, żeby się wyluzować, a nie dlatego, żeby zrobić dobry czas i potem przez 2 godziny resetuję pierwsze 2 minuty. A to jest jedna kategoria, w której jakby mnie to nie irytuje kompletnie i mogę tak resetować 4 godziny i wciąż będzie ok. Więc całkiem spoko. Albo może niedługo coś wypiję lepszego. Mega, co u ciebie? A, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, ale to mogę powiedzieć po tobie już. No, u mnie to w zasadzie flaki z olejem ostatnimi czasy, bo dzisiaj zrobiłem Saints Row 3, dlatego że już mnie zaczynają mnie gonić, ale o tym potem. W Saints Row 3 pewnie będę więcej robił, ale będzie ciężko trochę czas znajdować przez najbliższy... do świąt będzie ciężko bez znaleźć. Ale tak to, jeżeli ktoś będzie za tydzień w Gdyni, to może zobaczyć, jak robię GTA 3 i GTA 3 oraz Maxika 2, ale o tym potem. No i to jeszcze... Tak z racji tego, że rozpracowałem coś taką magiczną rzecz jak Gold Source Package 1.36, czyli wersja Gold Source'a, czyli silnika do Half-Life'a z przed roku, która jest przystosowana pod speedruny, no to wróciłem sobie do Blue Shift'a znowu, bo podtrzymywało mnie to, że Blue Shift miałby ostatni update silnika Half-Life'a, który był na Steamie, naprawił problemy z FPS-ami, które sprawiały, że jak się postacie obracają, to ich prędkość jest zależna od klatkarzu gry. I to zostało naprawione w najnowszym update'cie, tylko że plugin, który łączył live splita z grą, żeby można uzyskać precyzyjny timing. Kiedy mam na myśli precyzyjny, to po prostu... Był plugin, który liczył jednostkę czasową używaną przez silnik gry i przeliczał to na czas rzeczywisty, co nie? To się wzięło, rozsypało i po prostu twórca pluginu doszedł do wniosku, że nie chce mu się tego robić i zaczeka, aż przyjdzie na gotowe. No i gotowego nie ma. Więc sobie po prostu zainteresowałem się tą starą wersją, zainteresowałem się Gold Source Package'em, chodzi, działa, runuje. Fajnie. Ja jeszcze miałem jedną rzecz, nie wiem, czy to się liczy jako, na pewno było speed i na pewno było run. Chciałbym pozdrowić z tego miejsca kolegę, który zabrał mnie na kebaba i nawet mi tego kebaba postawił. Po czym następnego dnia w Warszawie, na środku mostu, w tramwaju, mój żołądek powiedział, że muszę w tym momencie iść do toalety. I było speed i było run. Speedrunning po kebabie. Wiem, z którego kebaba nigdy więcej nie korzystać. Podobnie. Czy to jest ten, który mówiłeś, że
ciebie, czyli osobę, która jest pierwszy odporna raz, na ostrość. Że pierwszy raz piłem paliło? Mleko, tak. Pierwszy raz potrzebowałem kupić mleko w Żabce, bo było już za mocno. Dwie noce nie spałem. A, z takich jeszcze rzeczy to ten, to przecież Jammer i Pit pograliśmy trochę na rytmikach, to było w tym tygodniu, nie? To tak, to też, też no to mało speedrunningowo, ale biegaliśmy po macie. To ojej. No i przy okazji, nie wiem, czy zauważyliście, Tabata, która kiedyś była u pokera w pokoju, to ja ją podkradłem, teraz tam stoi. Jest u mnie. Używam nawet czasami, jak się da podłączyć pod mój komputer, bo bardzo wybredna jest i jak podłączam to unknown device, nie da się zainstalować sterowników. I tak do skutku, aż w końcu przestanie być unknown device. No. Okej. Czyli czy to już to? To już to, tak mi się wydaje, to już tyle na ten split, więc jesteśmy 10 minut do tak, przodu. Tak, Mary się wreszcie nie rozgadał o Maxie Payne. O czymś ostatnio Mary znowu gadał, więc... Chyba Mortyże. Więc mamy 10 minut do przodu. Grube. Co ostatnio w maratonach? Ostatnio w maratonach nie jakoś super wiele, ale jest. Jest ESA at DreamHack, było w ten weekend. I... teraz się pojawi. To jest rozkład jazdy, o ile dobrze, tak, to jest rozkład jazdy ESA 2019 na DreamHacku, które było streamowane na kanale ESA i było tam parę fajnych rzeczy. Głównie dlatego, że to był taki maraton invitational, bo tam było zaproszonych 6 runnerów, którzy byli popularni, czyli 5 partnerów Twitcha i Ergik. Aha. O czym wszyscy, którzy hostowali run Ergika mu bardzo często przypominali. Okej. Okay. Chcę coś tylko zobaczyć. Ile oni uzbierają? Są vigilanti. A, słychać było, co oglądam. Dobra. Prawie 4000 dolarów uzbierali tym, albo... No możliwe, że... Okej, okay. Koniec woda z San Andreas, które było ostatnim runem. Z tego co? Tak. Koniec woda z San Andreas, który był ostatnim ranem, pokazuje 3780, więc w weekend uzbierali 3 kawałki. I tak chyba całkiem nieźle. Jakby tylko można było sprawdzić. No sprawdziłem, ale nie dokładną kwotę, bo sprawdziłem koniec woda. Ale no w każdym razie też koło 4000. No 3809 dolarów i 60. No to wiele się nie pomyliłem, 29 dolarów. Prawda pieniążki. Nie, że nie tak dużo się pomyliłem w tym sensie. No. Było parę pierdów, które mi się podobały, czyli... Znaczy podobały mi się jakby na papierze, bo nie widziałem tylko jedną rzecz, o której zaraz powiem. Między innymi OTN jest zawsze spoko. Było San Andreas podzielone na segmenty. Josh robił... Do końca rozumiem, czemu było podzielone gdzieś na segmenty, już to ale... było? To chyba na GT Maratonie było, co Ham robił Ochko? Ale tak, no ale Ochko trochę inaczej działało. Jakby Ochko byłoby cholernie długie, gdyby było jedno segmentowe. A tutaj zgaduję, że oni chcieli to podzielić dlatego, że nie mieli w ogóle długich gier. Bo wszystko było tak do 2 godzin. Okej, okay, 2 godziny zajmował jeden segment Sandra, dobra, nie do 2 godzin, powiedzmy do 1,5 godziny, godzina 50 randomizer Krystala. Czyli no generalnie wszystko było krótkie i zgaduję, że dlatego podzielili Sandra na parę segmentów. I Josh robił miasta osobno. Także faktycznie to się rozdzieliło na te 3 dni. Właściwie była ich 6, czyli Josh, Samu, Linkus, Chrism, Argik i TMR. Tak. Okay, no. Czyli Jelita i Argik. O Jezus. Same gwiazdy, więc jakby wiadomo było, że będzie i Argik. Bo, no wiecie, bo ta gwiazdka Verified, nie? To... Do tego chociaż z drugiej strony też tak docinali Ergikowi, ale cały czas chcieli go promować. Ej, to nie jest jedyny partner, może pójdziecie i dacie mu followa, żeby już tak więcej nie było. Więc no. Z drugiej strony też fajny taki wholesome moment. Dobra, z ranów, które widzieliśmy, widziałem całe i to całkowitym przypadkiem po prostu... Szedłem i zobaczyłem pierwszą minutę OT i pomyślałem, OT idealnie. I miałem się chyba uczyć po tym, znaczy jakoś w trakcie tego, albo robić fiszki jakoś tak, coś ze studiami i uznałem, że no dobra, no to obejrzę OT i się pouczę. I dlatego, w sumie dlatego obejrzałem całość i dobrze trafiłem na początek. A trafiłem na zaraz jakąś początkową cutscenkę.
I Linkus, ponieważ jego BB w OOT jest przed 4 lat, w ogóle nie wiedziałem, że on robił kiedykolwiek Ocarinę, ale okazało się, że robił. Oj, to nie wypomnę. Linkus, jak się okazało, robił Ocarinę, ale dawno temu, więc mimo, że był na Wii Virtual Console, na którym działa Get Item Manipulation i na którym butelkę zdobywa się, robiąc grę w Wała, że w skrzynce była butelka, a tak naprawdę... Znaczy, że mamy dostać butelkę, a tak naprawdę powinniśmy dostać Dekunat i my go sobie po prostu w locie podmieniamy na butelkę, to jakby zamiast używać tego triku, używał starego auta jeszcze z N64 czy tam z iCapiera, z Kakariko, czyli jakby trzeba iść do Kakariko pozbierać kukosy, czyli te takie kulki, i za quest zbierania kukosów i wrzucania ich w zagrodę dostajemy butelkę pustą. I jakby zgaduję, że robił to dlatego, że pamiętał ten raut lepiej. No i w sumie, dobra, lepiej żeby zrobił raut, który zna, niż nowy, który potem spieprzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. A to nie ma aż takiego znaczenia, bo to jest raptem minuta czy 2 minuty różnicy. A jakby wiedział co robi i wiedział każdy etap oprócz tego, że używał starego rauta. Więc jakby to wciąż było spoko do oglądania. I szło mu całkiem okej. Biorąc pod uwagę, że nie jest aktywnym runnerem OOT, tylko runuje wszystkie inne Zeldy. I jakby robił to, zgaduję, że głównie jako taki showcase. To i tak poszło mu całkiem nieźle, bo miał wynik... Moment. Teraz sprawdzę z ciekawości. 24-41, czyli... Dobra, myślałem, że był mniejszy z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu myślałem, że to było bardzo niskie 20. Ale w każdym razie 24-41 to też nie jest zły wynik, szczególnie, że dał sobie estimate specjalnie 30. Torie na ESA na... Znaczy, na TwitchConie. Torie na TwitchConie miał jakieś 21, więc to jakby... Ta gra nie jest bardzo wybaczająca, jeśli nie gra się na swoim setupie. Bo próbowałem w to grać i jest dużo takich trików, które po prostu... Jakby frame perfect, ale dasz radę. I jakby jak widzisz, jak Torie gra i wchodzi mu to za każdym razem, a potem próbujesz samemu, to nie jest tak prosto. Więc zgaduję, że jakby Eny nie jest najlepszą na świecie kategorią do maratonów, a jednak jakoś poszło, więc w sumie spoko. To tyle o te, z tego co widziałem. To z rzeczy, które ja widziałem, to się tam trochę pochwalę, bo... Oglądałem Super Mario Bros. 3 Crowd Control w wykonaniu TMR-a i było to ciekawe doświadczenie, biorąc pod uwagę, że czat, jak głosował, to tak bardzo ukochał TMR-a, że softlockował grę w połowie. O Jezus. Więc osoba, która tam zajmowała się Crowd Controlem, nie pamiętam nicku, przepraszam, osoba, która się tam zajmowała, po prostu w trakcie Crowd Controla TMR po prostu zaczął grę od nowa, a tamten po prostu dawał mu itemy. Dał mu tam chyba 6 fletów do teleportacji, żeby mógł przejść do tego etapu, w którym był poprzedni. Mm-hmm. Bo run się zepsuł, bo już gra się softlockowała. No ale tam można było głosować na różne fajne rzeczy, na przykład skrócenie czasu na danym levelu, czy uruchomienie wielkiej fali tych małych rybek, które ziatkują w dołu, czy żeby słońce cię atakowało, tak jak w tym Super Marianie, albo że daje ci konkretny kostium, czyli na przykład frog suit, albo hammer bros suit, albo buta, który jest irytujący. Czy Tanuki też jest w trójce? Tak. Chyba nie. Jest tak, jest. Jest tam Tanuki, no to jeszcze Tanuki. Bo jest ten shop i bo shop i Tanuki to dwie różne rzeczy, bo shop tak, ci daje shop. Bo shop ci daje ogon, a Tanuki ci się pozwala zmieniać w statuę. Tak. Mm. Nie, tylko pamiętałem. Okej. Okay. Trójka i remake. Co? Czyli od trójki. Śmiesznie to brzmi, bo trójka i remake, a ja pamiętam to z Super Mario 3D Land. Inny run, którego oglądałem i uważam, że był bardzo dobrym memem również i też zależy od RNG. Może dlatego, że chodzi o Super Mario 64 Randomizer od Krizma, tylko nie Crowd Control, a 118 gwiazdek. Możecie zapytać, dlaczego 118, a nie 120? Planował 120, ale dwie się softlockowały tak, że się nie dało tego przejść. Bo randomizer w Super Mario 64. Ja się nie znam na Super Mario 64, ale postaram się doczytać. Znasz się na randomizerze? Ale znam się na randomizerze, widziałem cały jeden run. To mogę się wypowiedzieć.
Generalnie w randomizerze jest tak, że część obiektów może zespawnować się poza obszarem mapy, ale w przypadku tego randomizera dotyczy to tylko złotych monet, więc tam, gdzie jest etapy, gdzie jest mało monet, żeby można było zdobyć gwiazdkę dla setki, to się te monety dodaje do etapu, żeby było ich więcej overall na mapie. Natomiast randomizowane są też monety czerwone, które są potrzebne do innej gwiazdki i po prostu chodzi o to, że jest ich rozmieszczenie losowe na mapie, tak już inbounds, i mogą się pojawić dosłownie wszędzie. I w przypadku jednego z etapów, jedna z czerwonych monet pojawiła się przy słynnej softlokującej ścianie, której jeżeli się dotknie kilka razy, to gra się softlokuje. Więc Chrism stwierdził, że po prostu poczeka, jak się okaże, że jakaś inna gwiazdka też jest zablokowana, to po prostu tutaj też zrezygnuje, bo nie ma sensu tracić czasu i potencjalnie softlokować gry w środku. I resetować tego w nieskończoność i próbować co skutku zdobyć tę monetę. I się okazało, że miał rację, bo później softlokowała mu się druga gwiazdka, też za czerwone monety, z śmiesznego powodu bym powiedział, bo monety wszystkie zespawnowały się w dobrym miejscu, tylko jedna z nich zespawnowała się w dokładnie tym samym miejscu, gdzie spawnuje się Mario na początku levelu, a Mario 64 ma taką właściwość, że jeżeli spawnuje się Mario, to despawnuje wszystkie obiekty wokół siebie. No Jezus. Czerwoną monetę, czyli jest ona niemożliwa do zdobycia fizycznie. Fantastycznie. Więc no, a to właśnie randomizer nie ma takiej blokady, że no zgaduję, że teraz nie, już to będzie miał. Nie, ale to jest znany glitch, jest dużo znanych gliczy w tym randomizerze. Co ciekawe, w tym randomizerze też losowe są lokacje gwiazdek, tam nie są tylko obiekty, które musisz zebrać czy cokolwiek, tam są też lokacje gwiazdek, czyli jak zdobędziesz jakąś gwiazdkę za oddanie pingwina matce, to normalnie ona się pojawia zaraz obok, a tak naprawdę może ci się zespawnować na samym szczycie góry, ta sama gwiazdka. To więc miałoby, miałoby sens, że są losowe, no tak brzmi randomizer. Tak, brzmi. Tak, ale plus jest taki, że one zostają, tak jak w Marianie, więc możesz po prostu porobić sobie wszystkie obiektywy i te gwiazdki zostają w tych samych miejscach, w których były, więc potem po prostu jak wchodzisz do jakiegoś poziomu, to zbierasz gwiazdkę. A co jest jeszcze istotne, to wchodzenie do poziomów też jest losowe, czyli że wchodzisz do poziomu, to bramę na przykład, która powinna teleportować się do pierwszego poziomu, a ty wchodzisz do na przykład tego lodowego, yellow. Potem wychodzisz z lodowego, wchodzisz do tego samego wejścia, które prowadziło cię do lodowego, a nagle jesteś w zegarze, yellow. No i tak cały czas, aż w końcu przelecisz wszystkie te. Plus jest taki, że jak masz wszystkie gwiazdki w jakimś etapie, to do tego etapu ci już nie wrzuca. Więc to jest plus, żebyś wiedział jak ten. Albo skończysz, albo dostaniesz epilepsji. A z jeszcze ciekawszych rzeczy, mówił Chrism o jeszcze innym glitchu, bo mi się przypomniało, jak mówiliśmy o glitchach, że czasami zdarza się tak, że obiekty w trakcie rana są re-randomizowane ponownie. No, re-randomizowane, to nie muszę mówić ponownie, to był pleonazm, przepraszam. Ale są re-randomizowane, co oznacza, że wchodzisz raz do poziomu, robisz sobie tam obiektywy i grindujesz gwiazdki i starasz się zapamiętać, w których miejscach te gwiazdki są, żeby je później zebrać. Po czym wchodzisz drugi raz do poziomu, to gra mówi nie, losujemy wszystkie obiekty jeszcze raz. Ta gwiazdka, którą zdobyłeś, teraz jest w innym miejscu. I sobie je szukaj, cwaniaczku. A nie, no fantastyczne. To jest klucz oczywiście, to nie jest zamierzone, ale no. Aha, myślałem, że poważnie po prostu hej, a może tak, taki chaos mod trochę. Hej, może sobie wyrandomizujemy jeszcze raz. Nie, to aż tak to nie działa, ale w najgorszym przypadku może się zdarzyć tak jak mówiłem o tej czerwonej monecie, co się spełnuje tam, gdzie Mario, to gwiazdka też tam się może pojawić. I gwiazdka, którą zdobyłeś wcześniej, może się nagle zdespawnować i nie możesz jej podnieść. Nie ma. No i nie ma gwiazdki i krzyżyk na drogę. No i kolejna gwiazdka jak psów. No. Także to tyle, jeśli chodzi o moje oglądanie ESA na TeamHacku. Mary, coś zdążyłeś ujrzeć, czy przeleciało ci przed nosem? Powiem tak, jak zaczęliście gadać o randomizerach, to już się klasycznie wyłączyłem. Jeżeli chodzi o DreamHack, to specjalnie nie przykładałem uwagi, bo powiem wam tak. Nie było Kirboli. To takie było czego oglądać. No nikt z zaproszonych chyba nie robi Kirboli, niestety. No nikt. Jedynych dwóch było gdzie indziej runnerów Kirboli, którzy jeżdżą po eventach. Ale. Było jeszcze Eny w San Andreas. I no tak. To nie tyle co widziałem, co widziałem przed chwilą z ciekawości, jak już to zrobił. Z tego co rozumiem, poszedł na wariata w ten sposób, że jakby spróbował najpierw mimo wszystko dostać odpowiednią wartość,
I nie do końca rozumiem, czy sprawdził od razu, czy jest zła, czy poszedł jeszcze z tym dalej, żeby może, że akurat Anusz mu się uda, Nie, to ale. na zasadzie, że z tego co ja rozumiem, bo tak Josh Tak. chciał kilka razy, jak robił ten showcase, to on to robił na zasadzie, że pcha jedną próbę od początku do końca i pokazuje: zobaczcie, jakie to jest trudne, nie wyszło mi, wyjaśnię wam dlaczego, i jak będę ustawiał tę dobrą wartość, to teraz wam wyjaśnię, o co w tym chodzi. Bo nie miałem wcześniej czasu. Raz tak chciał zrobić i okazuje się, że trafił w wartość i mu to wyszło. Więc no. Ale na tym? Nie, zaraz, na Nie, tym? jak Nie. robił showcase gdzieś tam indziej. Okej. Okay. To nie Na był tym, GTA Marathon jak to Cloud? na GTA Maratonie tak zrobił, że chciał Okej. przejść od początku do końca jedna jednym seedzie i po tym, jak mu nie wyjdzie, zacząć takie dogłębne tłumaczenie, dlaczego nie wyszło i co tam powinno się dziać, ale nie zdążył, bo weszło mu, bo trafił Okay. dobrą wartość. Foxy mówi, że On już GTA wykorzystał trzeba zapas. zawsze szczęścia na raz przez 20 lat. Tak. Tak, Hoxie potwierdza, że to było GTA Marathon. Czyli teraz po prostu chyba zrobił podobnie, że jakby próbował. Widziałem, że na pewno próbował ustawić ją. Że próbował ją ustawić tak, jak się to robi w ranach, czyli faktycznie jakby jak 45 przechodzi w 46, to liczę 45, 46 i jak tylko pomyślę 46, to klikam. Czy jakikolwiek inny setup ma. Czy jakikolwiek inny setup Jeden słon, wymyślił. wiadomo. I chyba dopiero potem, jak mu nie wyszło, to zmienił. Ale w każdym razie na końcu już weszło, no bo jakby zmienił wartość. Więc spoko. Był dobry Dobry. showcase, szczególnie, że miał przewidywane 30 minut, a skończył się w 18. I Więc zwłaszcza, jakby. że to był bidwar, żeby ten showcase odblokować. Tak, on jeszcze w ogóle jeszcze na OOT nie był wypełniony jeszcze. A to było paręset dolarów chyba, więc jakby trzymałem kciuki, że się wypełni. No i się wypełnił. Na Więc. randomizerze już niedzielny był wypełniony, więc to jestem pewien. Czyli już w sobotę od rana było wiadomo, że będzie ten showcase. W niedzielę od rana chyba. Nie. No jest w niedzielę. Bo w sobotę było OOT. To jeszcze było jakieś 200 Tak, dolarów z tak, tak, tak. 600, więc no. Bo, nie było jeszcze całości. Dopiero potem. Chyba zaczął padać też u nas, co sądzisz, poker? Bo tak słyszę, że coś bije o okna. Nie to. To poker bije o okno. Próbowałem znaleźć jakieś. To, nie, to już wiem, to nasza klatka bije o okna. Unosi się na wietrze i uderza z powrotem. To jest nasza klatka, którą przygotowujemy na odcinek świąteczny, który będzie na zewnątrz. Bo nie mamy Tak, balkonu. dokładnie. Okej. Okay. To chyba tyle, co. A nie, a dobra, przegapiłem jeden cały maraton. Ups. Cały maraton, Cały taki maraton. drobny. Bingoton Cały był. maraton 3-dniowy. Który dział. Bingoton był, który dział się dokładnie w tym samym czasie, w którym działo się ESA na Dreamhacku. Dlatego obejrzałem tu prawie nic. Jedyne co widziałem, to był fragment rana z Darkest Dungeon. W kategorii, Aha, ciekawe kto która. mógł w nim grać, co nie? No, Trycrow i Lebel, no ciekawe kto, nie? Aha. Ciekawe, kto mógł zrobić wyścig. Co ciekawe, wymyślili najdurniejszą kategorię, jaką mogli na Bingoton i w ogóle, bo Double wykonanie jej jest prawie lockout. niemożliwe. Czyli double lockout, czyli musi zrobić podwójne bingo, dwie kreski, ale lockout, czyli jak ktoś zrobi jakiś cel, to druga osoba już nie może. To brzmi jak Więc szaleństwo. szansa, że zrobisz jedną linię jest mała, szansa, że zrobisz dwie jest prawie zerowa. Aha. I faktycznie tak było, bo Trycrow zrobił jedną linię, a Rebel zero. Chociaż, jak wiadomo, Trycrow miał drastyczną przewagę w golach, bo pod koniec miał chyba 13 do Rebela 7, czy coś takiego. I gdyby nie to, że Rebel pod koniec zaczął go blokować, to faktycznie zrobiłby nawet 3 linie. Znaczy, mnie jakby bingo interesuje tylko w grach, które w miarę dobrze znam, czyli GTA w sumie tylko. W sensie bingo na GTA Maratonach jeszcze było śmieszne do A oglądania, Simsy, halo? ale no i poza Simsami, bo lubię w nie grać, ale na przykład oglądać bingo z Simsów też bym chyba nie chciał. W sensie jakbym miał patrzeć z boku, to tak. Wolę jakby uczestniczyć w tym. A z GTA były spoko i z gier, których nie znam, no jakby. To jest tak jak oglądać randomizery z gier, których nie znasz. No tak trochę. Musisz zaufać, że ktoś to naprawdę dobrze umie, a ci Zależy nie. jak to wytłumaczy, nie? To też. A Simsy no, są na tyle self-explanatory, że nie trzeba No tam tak, ale jakby dużo oka. jak masz bingo i tam masz cele, jakby które. Jakby to jest na przykład trudne bingo, że trzeba jakby ogarniać, jak coś zrobić. Typu, nie wiem,
trzeba nam zdobywać itemki w Ootenu i jakby wiesz, że możesz to zdobyć na trzy sposoby, albo jeszcze wejść przez ścianę do świątyni, w której są, cokolwiek. To jakby... No spoko, tylko że jak grasz, to możesz... Jak grasz faktycznie, to ma być wyzwanie, to może być problem z wyjaśnieniem tego. Może być okej z wyjaśnieniem, jak wiesz, czym jest to w podstawce. Powiem tak, powiem na przykład, bo widzę, że ten run pojawił się też na bingotonie tym Winter 2019. Na tym letnim bingotonie 2019 zdarzyło mi się oglądać Final Fantasy IV Free Enterprise, czyli mod do Final Fantasy IV i już na tym, już na podcaście 10 podcastów temu, czy coś takiego o tym mówiłem, o tym ranie, że to był wyścig pomiędzy dwoma drużynami i widzę, że teraz było to samo, albo czterema osobami tutaj widzę nawet, nieźle. I oprócz tego mieli zewnętrznych komentatorów. Mimo tego, że ja nie mam zielonego pojęcia ani o finalach, ani o tym modzie, ani o niczym, co tam się dzieje, to było to tak dobrze skomentowane, że rozumiałem, co mają runnerzy do zrobienia, jakie mniej więcej są założenia i czy dany cel jest trudny, łatwy i czy wyścig jest blisko, czy daleko, mimo że karta wygląda, jak wygląda. No i więc super. Wszystko zależy od dobrego komentarza, nawet jak nie mam zielonego pojęcia. Gdzie. I w zeszłym roku wyglądało mi się to świetnie. W tym roku podejrzewam było podobnie, więc mogę polecić tak ten run tak po prostu, jak ktoś by miał ochotę obejrzeć. O jakąś grę, o której nie ma pojęcia, ale tak rzuca w ciemno, dobra, zobaczymy. Jezu, już czterech typa się w to ścigało. Tak. Ale to musiał być chaos teraz. A wcześniej też było czterech? Albo było 2 vs 2, albo był faktycznie czterech. I teraz Jezu. Też się zastanawiam. I skoro mówię, że to się dobrze oglądało, to uwierzcie mi, że to się dobrze oglądało i było wytłumaczone. Final Fantasy znaczy, była mówię, czy ten konkretnie, ten z zeszłej edycji. Była czwórka, była trochę inna ekipa, ale była czwórka też. No wiem, że była czwórka, bo pamiętam nazwę Free Enterprise, więc to... No. Znaczy nie, to nie, 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 nie. Czwórka runnerów była rok temu też. A, znaczy, na ale... No bo Final Fantasy też czwórka była. Sprawdziłem szybko ten... Że to no okej, okay. No, tak no czyli porównywalny run do zeszłorocznego mogę przypuszczać, chociaż sam nie widziałem. Może obejrzę sobie, bo w sumie zastanawiałoby mnie to. To już tyle? Szczerze mówiąc, jak zaczęliście gadać o bingo, to ja się wyłączyłem. Znaczy, szczerze mówiąc, zaczęliście gadać o wstaw cokolwiek, co mówiliśmy ja z pokerem. Nie. Randomizery i bingo są zrozumiałe, bo jakbym siedział z boku, też bym sobie... Jakbym nie uczestniczył w dyskusji, też bym usnął, bo nie interesuje mnie tak bardzo. Ale dobra. I dobra, pogadamy. To idziemy teraz do tam, gdzie się faktycznie... Dobra reklama naszego podcastu dla słuchaczy. Jakbym nie uczestniczył w dyskusji, to bym usnął. Dobra. Jakby, ej, mam pomysł, słuchajcie, Przychodźcie, jak nie gadacie z nami, nie ma sensu, zróbcie na Q&A. Nie, po prostu jak zaczynacie słyszeć, że gadamy o randomizerach albo o bingo, zróbmy randomizaton, a maraton, o który nikt nigdy nie prosił, nikt nigdy go nie chciał, nikomu nigdy nie był potrzebny i będzie jeszcze... Będzie 50 runów. Będzie 100 razy mniej zrozumiały niż bingoton i bierzemy tylko tych, którzy nie umieją wyjaśniać, o co chodzi w grach. I dajemy randomizer, hard, multi-world i triple bingo randomizer. Jeszcze crowd control. Crowd control. Tak! Crowd control, randomizer, multi-world. Blackout, lockout, bingo, race co-op. Tak. Blackout, lockout, bingo, race co-op. Blackout, lockout, bingo, bo masz... karta ma dwie warstwy. Karta jest 3D. Karta jest sześcianem. Ma 6 razy 125. I jedną ścianę musisz ma zrobić. 6 razy 120. Ma 150 celów. 25 na ściance. I blackout to jest po prostu ułożenie z tego kostki Rubika. A jakby... potem jeszcze jej poskładanie. Blackout to jest zrobienie jednej ścianki, co jest ciekawe, bo lockout wystarczy zrobić jeden gol z pięciu na jednej ściance i już druga osoba nie zrobi tej ściany, nie? O kurde, nie, tak, to. I jeszcze jak zrobisz z kilku na ściance, to co pół godziny masz 5 ruchów i możesz z tego układać kostkę Rubika, więc możesz przekręcać ściany. A, faktycznie, ogarniasz ścianę, żeby ścianę zablokował. Tak. To jest dobre. I jak jesteś dobry w kostce Rubika, to masz na przykład 17 celów na różnych kartach, a potem robisz tak i są już wszystkie na twojej stronie. I to sobie i to jeszcze będzie randomizer, więc są jakieś cele, gdzie jest na przykład zabij ileś tam czegoś, to ileś tam się będzie okresowo zmieniać.
Tak, nie, jeszcze się, pod uwagę, nie, że to jest ten crowd control. Ten sześcian jeszcze... jeszcze oprócz tego, że ty możesz go obrócić, to jeszcze on co godzinę się sam obraca. I jeszcze crowd control powoduje, że co pół godziny można go odwrócić, a suby na kanale mogą go odwracać co 15 minut. Przelicznik jest taki, za 1000 bitsów masz jedno obrócenie. A super. Co, za... a co 50 subów muszą grać inną grę. A jak zrobisz gola, to robisz kółko w kółko. Jak zrobisz gola, to biegniesz do kościoła, jak my. I jeszcze, jak już wszystko się tak przekłada i tak dalej, to jeszcze miałem jakiś pomysł teraz i już boję się, że mi Janusz wybił z głowy. Zaraz. I hashtag Mary do kościoła. Hashtag Mary do kościoła. I... W Krakowie to nie będzie wezwanie, jak do was przyjadę. I... Trudnie znaleźć miejsce bez kościoła w Krakowie. Co? 15 minut suby dostają. Za 1000 bitsów możesz obrócić raz. I jeszcze gra, w której to robisz, to jest... zasady są takie jak w Super Mario 64, czyli że faktycznie musisz skończyć grę podczas bingo. I zasady są z tego, z SDA. Zasady są z SDA i timing jest z SDA. I do tego jeszcze, czyli no glitche zakazane, wiadomo, nie wolno. I gra, w której to robisz, Persona 5. Nie, no proszę cię, Baten Kaitos. Nie, no już Baten Kaitos nie idę, bo to takie już przesadzone. Przeruchane. Persona piątka. Dobra, zrobiliśmy splita, a nic w ogóle o tym splicie nie mówimy. Tak rzuciłem długopisem, że włączyłem tryb debugowania w Firefoxie. I to jest prawdziwy randomizer. Rzucił długopisem i mu się losowo włączyło debugowanie. Dobra. Dobrze mu się komputer nie wyłączył. No to usuwamy element losowy i najpierw powiemy o Hoxim, który usunął element losowy z GTA 4, mianowicie taksówki i zrobił ranika w klasiku. 6 godzin 49 Poker, minut. Skupiłeś memo, żeby splitnąć. 4 sekundy. Więc powtarzam. 6 godzin 49 minut 4 sekundy. Ja sobie pozwolę pójść na po chwilę popicie, także no możesz kontynuować. To se pozwól. To jest o jakieś 3 godziny dłuższe od WR-a, ale to wynika głównie. Jakie 3 godziny dłuższe od WR-a? WR Aveny, przepraszam. No właśnie, i Classic, a nie Classic procentik, bo już. Mary, ja myślę, że jakbyś tak ten. Myślę, że jeśli ludziom z czwórki powiesz Classic percent, nie? To chyba cię ząbki swędzą bardzo. Ja widziałem Kyla, on nie należy do drapaczy ząbków. Drapaczy ząbków. To i okay. Co, to jeszcze zostaniemy jeszcze przy silniku Rage z 2008 roku. Kasperski w końcu się zawziął, spiął poślady, zrobił WR Świata. WR Polski to jest WR Świata. No, zrobił w The Lost and Damned, czyli dodatek do GTA 4 standalone. Godzina 15 minut 5 sekund. To jest mocny czas. On Kas bardzo długo męczył tego Tilada. Bardzo długo wykorzystywał fakt, że no zawcięło, ale w końcu mu się udało i może się teraz nacieszyć tym WR-em. Ale też wziął się znowu za 100%. Zrobił PB 4 godziny 36 minut 6 sekund. To jest około 10 minut za WR-em tylko. Więc to i tak się dobrze trzyma. I teraz jeszcze odchodząc od GTA 4 na Rage, przejdziemy jeszcze do GTA na renderware. Takie fajne GTA, no nie, no wiecie. No, gadaliśmy, że no, Classic trwa 7 godzin, a wiecie co trwa więcej niż 7 godzin? Hand of San Andreas. Które nasz ulubiony Rubun Dates SL ściągnął poniżej 12,5 godziny. Czy obecnie rekord świata to 12 godzin 28 minut i 51 sekund. Co, ja sobie przegapiłem? To jak? 12:30 pękło. No. Dużo. Ja pamiętam jak to było, no, będzie ponad rok temu, jak nie 2 lata, co, jak jeszcze S streamował Hando, co się po prostu siedziało u niego na czacie i się sobie, i tak sobie wszyscy marzyli. No, fajnie będzie, jak kiedyś zejdziemy do 12 godzin w Hando.
To jak rekord świata był na jakimś 13.50. To wtedy to były wakacje 2017 w lipcu, bo wtedy S wbił swoje PB, czyli 13.35. Do dzisiaj go nie pobił jeszcze. Pamiętam to PB nawet w sumie. Zaczynałem wtedy wiosenę oglądać. Czy to było to PB, kiedy S sobie rozwalił helikopter na Vigilante? Tak, i to było chyba. I to było, to było na pewno to PB, w którym się zabił dwa razy na St. Mike's Bistro. I... Przytaczam, o co chodzi z helikopterem na Vigilante. To jest nawet popularny klip z tego, jak S robi Vigilante na pustyni, bo na pustyni jest najszybciej robić Vigilante, dlatego się używa helikoptera wojskowego, Huntera. I mówił, i ktoś się spytał, no i ktoś na czacie się spytał o to, dlaczego się robi helikopterem. To S powiedział, że no helikopter to w sumie one-hituje wszystko. Po czym wystrzelił rakietę w taki sposób, że robnęła w klif przed nim i go zabiła na hit. Nie da się ukryć wszystko. Okej, znalazłem klip, więc proszę bardzo. Oglądamy kolektywnie. Czekaj, to tu gdzieś. I use rockets because they're insta-kill. Okej, okay. Sure game. Ale to jest tak, to jest jeszcze tak idealnie wtajmowane, że on mówi I use rockets because they're insta-kill, strzela i się zabija. Tak, idealnie. No dosłownie insta-kill. Fantastyczne. I use rockets because they're insta-kill. No to Astis. Zapomniałem o tym klipie, ale pamiętam, że w tym samym ranie, bo to był ten ran, w tym samym ranie, to ma w ogóle 17 tysięcy wyświetleń. W tym samym ranie... No to podejrzewam, że to było tak głupie, że nie miało nic innego do roboty, niż tylko zaśmiać się z tego. Poza tym... Pamiętam, że w tym samym ranie S zginął 3 razy na Saint Mark's Bistro, bo jeszcze używał rakiet. Jakby wysadził się 2 razy i potem Mr. Post, świeć Panie nad jego duszą, jak jeszcze streamował Hando, to w pewnym momencie jakby zaraz pod tym PB S-a, znaczy no dobra, nie zaraz, ale jakiś czas pod tym PB S-a mówił, o, czas zaoszczędzić 10 minut w porównaniu do S-a, bo on miał porównanie też jakby do tego PB do S-a i sam zginął na Saint Mark's Bistro. Mr. Post umarł. Nie, Jezu, nie streamuję, spokojnie. Boże, to był żart. Po prostu nie streamuję. Na trzy poker ubolewa, bo nie ma komu dawać subów. Tak, bo ja dalej mam u niego, znaczy nie dalej mam u niego suba, bo jakby jak przestał streamować, to ja... Przydało mi się to $5, ale mam streak na jakieś 6 miesięcy chyba, więc no. Dobra, I tak nikt nie przebije Hoxy, bo tam sub u KZ to już jest na wieczność, nie? Dobra, przejdziemy z jednego San Andreas do innego San Andreas. Wiadomo, jak wszyscy wiemy, najlepszy San Andreas to jest takie San Andreas, które nie jest San Andreas, czyli Vice City. Bo tutaj już z nami obecny na Vice City czacie. San Andreas. Pawlok jest obecny z nami na czacie. Zrobił to, co myślał, że już nigdy nie zrobi, bo pieprznie tę grę w cholerę. Ale zrobił czas 53 minuty i 1 sekundę w N% na OSS. Czyli nie sub 53. Nie sub 53, ale dalej bardzo dobry czas. To go umieszcza na wam powiem gdzie. To go umieszcza w takim momencie, że na moim dość dużym ekranie dalej go nie widzę bez przewijania. To znaczy jest tak 26 miejsce, czyli akurat jak mi się ekran kończy, to już go nie widać. Mega czas zostać takim wholesome komentatorem, przełączyć sobie orientację ekranu na pion i zmniejszyć SRC do 50%. I mówisz, nie, jesteś już na pierwszej stronie! Woo! To czekaj, właśnie zmniejszam, żeby siebie znaleźć, ale nie jest, mogę. U mnie jesteś już na pierwszej stronie! Woo! Czekaj, ja dałem na 50, jeszcze się... Jak mam na 50%, to ostatni jest Feel My Rush, czyli Artur, 55-10. No, 30%, tylko... tak, ostatnia jest Leszenka. Ostatni jest Leszenka. Jak to 30%? Moment, 30%. Ej, jak mam 30%, to dalej jesteśmy
Jak dalej mam... Ja widzę username'a, więc czy da się to jeszcze zmniejszyć? Ja myślę, ale nie, nie kluczem, kluczem jest też... Ja wiem. SRC na 30% i poprosić Squakiego, żeby na swoim ekranie odpalił pionowo. Squaki ma... To może do mnie jeszcze dojdzie. Albo Dextera poprosić. Squaki ma... Nie, właśnie Dexter ma 21:9. A Squaki ma 32:9? Boże. On ma jakiś ogrom... Właśnie w tym jakby cały żart, że jak dam 10% nawet Kadzik jest. Czy ja poniżej 30 nie mogę, nie wiem czemu. Squaki ma jakiś telewizor, który jest taki 46-calowy i super szeroki. Więc, ma coś wspólnego ze mną. Haha. Dobra, to już odchodzimy od GTA, bo już się na tym gadaliśmy. No, Pawlok prawie się zniszczył, a tymczasem Marczesław znowu zniszczył Harego piąteczkę. Czyli znowu zapominam. Zakon? Tak. Tak, Marczesław znowu zniszczył zakon Feniksa. Harry Potter numer 5. 2 godziny, 1:15. To było po dość długiej nieobecności w spedrunach. I teraz, moi drodzy, gwiazda wieczoru dzisiaj. Gwiazda wieczoru dzisiaj, ponieważ Ratchet & Clank 3, World Record, epicki speedrunner, Tarnawina. Zdobywa swój pierwszy rekord świata na głównych leaderboardach, niszcząc tym samym Ratcheta i Clanka 3 światowe zmachnięcie Xama 92 i pobija prestiżowy, który stał przez 4 lata. Wow, naprawdę zaskakujące. Zróbcie pewność, że go followujecie na twitch.tv/tarnawina. Truly amazing, to naprawdę zaskakujące. Generalnie Tarnawina zrobił w Ratchecie trójeczce w rekord świata. Jakby ktoś nie wiedział, to jest tytuł threada, jaki Tarnawina zrobił na Reddicie po tym, jak zrobił rekord świata i go wrzucił na Reddita. To jest no tłumaczenie polskie rekord, oczywiście. Zrobił rekord świata, ale... 100%. 4 godziny 47 minut 22 sekundy. Czyli jest minutę 5 sekund przed Zemem, który... Sam mówił, że 3 lata temu to zrobił, ale jest! I to... No, jest. I to jest. No wreszcie Zem będzie mógł zrobić coś z tym, żeby zrobić rekord w Hando. Mimo, że widać, że różnica jest znaczna, biorąc pod uwagę, że Zem robił to na PS2 z płyty. Ale 3 lata temu. To też jest istotne. 3 lata temu, a czas się liczy z loadami. Jeszcze raz? Czas się liczy z loadami, a on robi... No wiem, ale chodzi mi, że jakby 3 lata temu po prostu podejrzewam te rany, które są tak, takie stare z tego co patrzę, po prostu są robione na PS2 z płyty. Więc jakby... No to było 3 lata temu. Liczy się to, że Tarnawina ma WR i że ma WR w, na głównych leaderboardach Ratcheta, który jest całkiem popularną grą. Więc... Który jest truly amazing, make sure to follow him at twitch.tv. Tak, make sure to follow him. Zróbcie też pewność, że followujecie Retin. Dlaczego? Zapominam wrzucać linków, przepraszam. Retin w ostatnim czasie miała sesję, przeprosiła się z Noidem. Oczywiście mówimy Genoid 2 Game of Air Edition. No oczywiście ten lepszy Noid, wiadomo. No, ten nie mylić z Game of Air Edition, to jest Game of Air Edition. No i się przeprosiła z Noidem i zaczęła robić czasy. N% 6 minut 3 sekundy, All Stages 9 minut 14 sekund. I jeszcze wróciła do Tołciów na chwilę, żeby zrobić 18:23 w Yo-Yo Kengeki Musou, Hando Main Story. I tutaj w nawiasie mam dopisane hehe. Hehe, bo... Co to jest to hehe? No bo Rybin zrobiła taki bambuzel, że sobie ćwiczyła bez nagrywania. I klep na PB, to właśnie 18:23. Aha. Fajnie, nie? To jest właśnie... No fajnie. Czyli to jest nieoficjalny dzieci, w momencie kiedy włączacie grę, odpalcie OBS-a w tle i włączcie nagrywanie. Choćbyście, nie wiem, cokolwiek. Ja się już nauczyłem, kiedy zrobiłem tak swoje PB w Chippendale'u 3 razy. Jak jeszcze miałem 17:51, to pobiłem je 3 razy offline, bez nagrywania. W końcu jak raz nagrałem, to wyszło.
Tak. Jak odpalacie switch speed game, odpalacie, bo tutaj to już dla ciebie zagrożenie wchodzi. Chodzi dla mnie zagrożenie i z tego powodu jestem bardzo zadowolony, ponieważ moi drodzy, jeżeli nasza taśma personalna pod nami wejdzie teraz na leaderboardy Saints Row 3, czyli najbardziej polskiego speedruna z Polski.pl, to dowiemy się, że na pierwszym miejscu dalej króluje Kadzik, na drugim miejscu dalej króluje po mojej najbardziej prawicy Mr. Mery. Natomiast trzecie i czwarte miejsce... W końcu nie jest węgierskie. Tam nastąpiły spore niespodzianki, ponieważ Polska oficjalnie stworzyła granice z Węgrami. Polska oficjalnie stała się mistrzem polskiej gry, polskich leaderboardów.pl, ponieważ moi drodzy, ważne jest to, że top 4 w tym momencie należy do Polaków. Dwa dni temu Martin zdobywa 3 godziny 36 minut i 10 sekund po bohaterskiej walce ze swoim starym PB osiągniętym podczas wyścigu. Natomiast dzień później Hoxy, kiedy zwraca uwagę na ten rekord, mówi nie, nie może być tak, że ktoś mnie przebija, że teraz to mnie będą nazywać ty Polaku najgorszy na leaderboardzie. Nie może tak być, trzeba to zrobić, trzeba pobić Martinsa i zabrakło 14 sekund, ale jest czwarte miejsce. I na obecną chwilę granica polsko-węgierska zaczyna się na piątym miejscu, gdzie Hoxy Kolib ma czas 3 godziny 38. Nie, granica polsko-węgierska zaczyna się na Return to Seaport. To znaczy chciałem powiedzieć... Przepraszam, to jest wewnętrzny mem, ale... Chciałem powiedzieć, że granica węgierska zaczyna się na 3 godzinach 38 sekundach, minutach 5 sekundach i jest holenderska enklawa jeszcze. Tak, jest jeszcze holenderska enklawa. Czekamy na taśmę. Czemu tego nie ma na taśmie? Bo SRC się laguje, już jestem. A, mogę ci screena zrobić. Także widać tutaj, prawda, polsko-węgierskie panowanie z Grade'em w środku, który się tak wcisnął po prostu. Człowiek, który robił runy, ale nigdy nie czytał dokumentów z stratami. Tak, i widać, kto czytał? Pierwsze 4 osoby, wiadomo. Pierwsze 5 osób. Jedna nawet nie pisała. Pierwsze 5 osób, no w sumie dlatego widać, że jest poniżej 3-4. Serce się laguje. Jak już raz się załadowało, to przypadkiem zamknąłem kartę i wszystko się zaczęło od nowa. No i z racji tego, że tutaj no Mary czuje oddech na plecach, że Martins i Hoxy tutaj są bardzo blisko. Mało tego, Martins dzisiaj też z rana podejmował próby i był 4 prawie minuty nie przebił. Przed swoim, 4 minuty przed swoim nowym PB, które było 2 dni temu, więc 4 minuty odjąć od tego czasu to już jest prawie Mary. Więc no, Mary jest zagrożony. No dobra. Tego chciał robić dzisiaj rana, ale nie wyszło mu zrobić. Nie, zrobiłem. Pani, byłem jakąś godzinę 10 minut na zielonym. Porównywało się do najgorszych splitów. No tak, porównywałem się do najgorszych splitów. No chyba nie do najlepszych. Co ciekawe, taka ciekawa ciekawostka, jeśli chodzi o bycie najgorszym w Saints Row, to nawet tutaj jestem najlepszy, bo suma moich najgorszych splitów jest gorsza od Merego, Martinza i Hoxy, ponieważ moja suma najgorszych splitów to jest prawie 6 godzin z jakiegoś powodu. No i prawie dwukrotnie większa niż mój run, ten najlepszy. No. I do Saints Row 3 to tyle, jeszcze wejdziemy w jeszcze jednego klona. Kojarzycie taki fajny koleś, taki rekord świata w San Andreas, taki reset, co nie? No to jest po prostu taki na radę przyłóż koleś. To jest cudowny Litwin, co nie? Wyobraźcie sobie, że on sobie znalazł nową gierkę do speedrunowania. Bully, ktoś może kojarzyć. I nie zajmował nawet nie ranował tego 2 tygodnie, a zrobił rekord świata już. 2.28 i 39. Kategoria no credit skip, rzecz jasna. Więc teraz czekamy na kolejną zmianę na leaderboardach wywołaną WR-em. Czyli jaką? To nie wiem, reset ma WR, więc teraz pewnie będzie miał siłę przebicia. To znaczy, nie będzie miał siły przebicia, jeżeli nie wrzuci rana. Nie będzie miał siły przebicia, jeżeli nie zmieni zachowania, które pokazuje na Twitterze i nie tylko. Dobra. Jeżeli nie stać się na SSD, to nie masz prawa być na górze leaderboardu. Dobra, słuchajcie, kojarzycie takiego Janusza, co nie? On się kiedyś tak przewijał u nas na czacie, też na GSPS niby przejechał. Czasami się pojawia. Czasami się przejawia jakieś 13 minut temu, nie? No, mogliście usłyszeć, takie mało popularne imię Janusz. Jest taki szansa. Mikser też mało znany. No i wiecie, że robił takie, słuchajcie, no kojarzy to, no nie wiem, z Proszfesta coś się takiego obiło uszy, no nie wiem, co to.
Z proszfekta, no co się generalnie spraszuje, co nie? Tak, spraszuje. No spraszowanie to jest wysypywanie proszku z gaśnicy. Tak. Mówiąc, to, mówiąc tak już nieco bardziej zwięzłym językiem, to dzisiaj, a w zasadzie wczoraj licząc, tak, to już wczoraj, Spike Vegeta oraz J-Hop, ich jeszcze trzecia osoba, podjęli się wyzwania Actimela i postanowili zrobić spraszfektę z Hando, czyli 600, ile to jest procent? 652% we wszystkich Crashach i Spyro w tych nowych wersjach, które już wyszły na PC-ta, więc loadingi są w miarę ok. Co ciekawe, jak już wspominaliśmy kilka podcastów temu, rekord świata w tej kategorii ma Janusz, real time 19 godzin. I na chwilę obecną po 18 godzinach Spike Vegeta się poddał, bo już nie był w stanie otwierać oczu, jak normalny człowiek. A J-Hop kontynuuje dalej po 25 godzinach i jest na Crashu trójce, ostatniej grze. Więc póki co Polska dalej silna. Ale zobaczymy. A co jeszcze ważne do wspomnienia, że Janusz to jeszcze robił, jak nie było z tego Spyro na PC-cie, czyli był tylko na konsoli z wolniejszymi loadami. Więc no, mimo tego, że oni mają szybsze loady na PC-cie, to nie są w stanie dogonić Polaka najlepszego. Polska silna, mam nadzieję, że kiedyś Janusz pokaże jeszcze pazur i pobije ten swój czas, a także pokaże, że doba ma więcej niż 19 godzin. Tak. A propos doby, która ma więcej niż 19 godzin. Ja bym to już splitnął i przejdziemy już tutaj do części o nadchodzących eventach. I nawet w zasadzie o eventach, którzy się... Ona, strzeliłem się w tematykę tym rzutem na taśmę. No jak mi miło. Mary? No i mordeczki. Really? Mary? No? Jesteśmy teraz, wiesz, o ile do przodu? No. 101 MSX FM in New Manor. Sound of the Liberty City's finest. MSX FM. Drums to the bass. Dobra, dobra, to idziemy dalej. Taki really longathon 3. Like you. To jest maraton skupiający się na ranach, które są generalnie długie. Krótkie, takie minutowe. No nie muszą być, te rany nie muszą być konkretnie Hando. Tak zwany rule of the thumb jest taki, że ran ma być albo Hando, a nie, to było na kompletatonie, sorry. Właśnie, Completiton, łatwo się pomylić, Completiton mówi, że musi być Hando albo takie community. Albo Hando. Powyżej 4 godzin. Chociaż to też, że są niektóre Really, really longathon to jest taki po prostu really, really longathon. To jest maraton, który robi bardzo długie rany. Na przykład teraz Shiners robi Dragon Warriora 4, który ma, i to jest N%, który ma estimate 8 godzin. Czyli możecie się spodziewać, czyli wiecie, jaki gatunek gier będzie królował w tym maratonie. Jest na to są gry, gdzie na jeden dzień są dwa tytuły na przykład przygotowane, nie? Jest bardzo fajny moment, w którym mamy od piątku, od 8, 5 rano mamy tak. Shin Megami Tensei 4, Shin Megami Tensei Apocalypse, Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, Shin Megami Tensei Persona 4, i potem jest czwarta rano w poniedziałek. Więc, tak. jeżeli ten weekend macie wolny, to możecie sobie zrobić maraton z SMT. A potem jeszcze zaczynamy w piątek, to już mniej spektakularnie, ale zaczynamy w piątek o... Przecież nie, też spektakularnie. W piątek zaczynamy o 6.10, zaczynamy Shin Megami Tensei Persona 3 FS. Potem jest znowu, zgaduję, że po prostu nie mogli zrobić dwóch slotów, żeby... Ja zgaduję, że slot nie może mieć więcej niż dobę chyba. To są... Nie, dobrze. Potem mamy znowu Shin Megami Tensei Persona 3 FS, tylko w innej kategorii. To było 13 godzin, czyli 26 w sumie przez jednego ranka. Potem mamy 12 godzin tej samej Persony, tylko w innej kategorii. A potem mamy jeszcze Personę 5 i potem jest już niedziela 15. Więc to już nie jest aż tak spektakularny weekend, bo zaczynamy od piątku 2 godziny wcześniej, ale potem 29 godzin bez przerwy, tak mi się wydaje. Co to za problem? Jeszcze z takich ciekawszych ranów. Tutaj będzie Final Fantasy XIV MSQ. Nawet nie wiem, co to znaczy. Dlaczego ale to? Ale będzie w czasie tego rana bardzo dużo czasu na wytłumaczenie. Tak, czyli wychodziłoby na to, że Horror chyba nie ogarnia dłuższych czasów niż 24 godziny, bo estimate do tego rana 23:59:59. Z ciekawszych rzeczy będzie też Wielki Janusz, nie mylić z naszym Januszem, będzie robił, już mi zginęło, The Sonic 14, czyli 14
14, tak, Sonic 14 TM, czyli 14 głównych gier Sonica. To znaczy takich najgłówniejszych, strzelam, że Johnowi chodziło tutaj o takie typowe platformówki 2D Sonicowe, bo platformy to jest tylko Genesis, Game Gear i PC, więc zakładam, że to będą pierwsze Soniki, Soniki 8-bitowe i Mania. O Jezus! Co Jezus? Multiple Pokemon Games, 17... Dobra, nie patrzcie na chwilę na taśmę. Multiple Pokemon Games, dobra, może nie zobaczyłeś tego, o co mi chodzi. Multiple Pokemon Games, Game Boy Player i DS, All Regions, cokolwiek znaczy All Regions, ale dobra. Generacja od pierwszej do piątej, 17,5 godziny jako estimate. Pamiętajcie, że to Pokemony, zgadnijcie, kto to robi. 17,5 godziny. No, odpowiedź może być tylko jedna. Nasz ulubiony Holender. No pewnie. Zaczyna się na C, a kończy na roll. Tak. Nie, to znaczy, ja chciałem zrobić żart, że Great może być, ale Great to jest tylko Shiny Hunterem, jeżeli chodzi o Pokémony. Jak czy czwarte społeczeństwa po tym, jak wyszły Pokémon Tarcza Szmato, Tarcza i Miecz. Tarcza i Miecz. To jeszcze tak, propos Tarcza Szmato, jeszcze będzie trylogia Modern Warfare, będzie robił VK. Tak. O godzinie 3.30, więc zakładam, że on żyje na... Zakładam, że on żyje. No szczerze, że on nie żyje na zachodzie Rosji, bo to by była pogięta godzina. Nie no, jest jakieś 3 godziny do przodu. U? Nie będę strzelał. Biorąc pod uwagę, że niektórzy raderzy robią tutaj rany po 20 parę godzin. To zaczynanie od trzeciej. Zaczynanie od trzeciej nie brzmi najgorzej. To może nie być. No. Pamiętam, że mój ran na. Bodajże Completitonie się zaczynało o 7 rano. Pamiętaj, że mój raz na ESA z Wiedźmina zaczynał się o 3 rano, ale możecie go obejrzeć już teraz na YouTubie. Powiedziałem to dwa razy. Pamiętaj, że nasz co-op Saints Row 3 się zaczynał o 2 rano. Tak, i oficjalnie jest to nieoficjalny world record, biorąc pod uwagę, że cofnęliśmy zegarki w tamtym momencie. Oboje jesteśmy moderatorami. To może być world record w każdej chwili. Gdyby to był dobry ran chociaż, ale gdyby nam poszło lepiej tam, ale jestem trochę zawiedziony. Więc no jeszcze, jeżeli Tronowina jeszcze jest z nami, to go to może zainteresować. Ratchet & Clank Feature Crack in Time, platynka na PS3. Platynka? A, 5 godzin, dobra, 5 godzin, myślałem, że jeszcze więcej, ale okej. A propos długich ranów i platyny, to mi się przypomniało właśnie, bo cóż byłby za podcast, gdzie Kadzik nie powie o Kingdom Heartsach? Jest, dobrze, splagowałem. No, to... Ostatnio właśnie a propos długich ranów, to wiem, że Nintendo, czyli gościu, który zajmuje się Kingdom Heartsami w dużej mierze. I Goose Game'em. Zrobił rana z platynowania Kingdom Heartsów dwójki na PS3 na, albo PS4, nieważne. Chyba PS4, bo było mniejsze loady. I on estimate to było o dziwo tylko 12 godzin platynę zrobić w grze. Więc no całkiem nieźle platynka zrobiona. A tutaj Platinum Trophy to jest 5 godzin, więc no krótsza gra. Heavy Rainie platyna to było chyba 3:11 i no biorąc pod uwagę, że to jest pieprzony Heavy Rain, to ja dziwię się, że ktoś tam nie usnął w środku. W sensie są momenty w tej grze, w której w Eny 20 minut jest cutscenka. Po prostu przez 20 minut jest na przykład jeden input. Tyle. Szkoda, że jeden, a nie zero, bo oglądałem, na zero znaczy, oglądałem z ciekawości i jest masakra. Na samym początku GTA 5 jest cutscenka 4-minutowa. To co masz powiedzieć? No to nie jest... To można się tak licytować. Nie, 4 minuty to nie jest najgorzej. Super Mario Sunshine ma jakieś 10. Majora's Mask miało 10, nie wiem jak teraz po tych wszystkich zmianach, bo jakby Eny jak jeszcze trwało ponad godzinę, to miało 10 minut. Ale tak, jakby chodzi o to, że nawet takie Life is Strange nie jest aż tak złe, w sensie, no jakby cały czas masz dialogi przynajmniej, to jest już poziom wyżej od zwykłej po prostu cutscenki, ale jak oglądałem z ciekawości, jak ktoś robił Heavy Raina, to był taki moment, gdzie jak idziesz z Seanem na plac zabaw, to albo przed tym, albo po tym przez 20 minut nie dzieje się kompletnie nic. Więc jakby masakra. Okej. Czy coś jeszcze mamy? A, speedruny na koniec jeszcze.
Jest tak, właśnie. Jeżeli ktoś z was w następnym tygodniu będzie w Gdyni, to może wpaść. To może wpaść na tego. Może wpaść na Remcon. To jest konwent. To jest generalnie konwent, który się dzieje w Gdyni. Generalnie konwent, no. Tak, ja wam dokładnie powiem, gdzie wam się i gdzie to się dzieje, jak sobie tylko. Kurde, pogubiłem wszystko. Rzuć link na czat, jak znajdziesz. No to jest taki landing page, że tak powiem. I to jest impreza, która się dzieje. Zobaczycie sobie, jak klikniecie lokalizacja. Ale co jest ważniejsze? Generalnie w sobotę od rana do nocy będą się działy speedruny. Taki malutki segment organizowany. No i to będzie, wiadomo, to są... My z tym nie mamy nic wspólnego, ponieważ są inni ludzie, którzy są na tyle wspaniałomyślni. Znaczy z organizacją tego. Otóż w tym sensie. No, ale jakby no ze speedrunami mamy sporo wspólnego. No tak. No przecież, no kurczę. I tutaj, jeżeli zobaczycie to, co ja wysłałem do dokumentu, jeżeli jest na taśmie profesjonalnej już. Jest. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam na plan imprezy dzień drugi i znajdźcie salę Hall B1, strefa gier interaktywnej. I tam się o 9:30 zaczyna od mojego GTA 3. Dalej jest Akrit robiący Pickcraftera. Nawet muszę aż zobaczyć. Co to kurde jest Pickcrafter? Ktoś z was słyszał? Nie. To jest jakiś mod do Minecrafta? Ej, żartowałem. Jezu. To jest to Minecraft. To jest mod do Minecrafta? Nie, to jest Minecraft na telefon. To jest chyba... Nie, to jest cookie clicker z Minecraftem. To jest cookie clicker z Minecrafta na telefon. Boże, żartowałem, nie chciałem, żeby to miało coś wspólnego z Minecraftem. Oła, dobra, fantastycznie. Więc to jest, to więc fajnie. To jest jeden speedrun Akrita związany z cookie clickerem na tym evencie? Chciałem zobaczyć, czy w ogóle... Możecie zgadnąć, co będzie drugim. Czy to trwa godzinę? Najwyraźniej. To trwa godzinę? Wow, Akrit. Jestem... Zaimponiłeś mi. SRC nie działa, więc nawet nie jestem w stanie wyszukać, czy tego istnieje na SRC. Znaczy działa, ale wyszukiwarka nie działa. To pójdziemy dalej w międzyczasie. Kazo będzie robił Hazardous Cause 2, N% No Be Hop Cup, wpisując to w plan imprezy, nie, właśnie zauważył, że połączył dwie kategorie. Bo N% i No Be Hop Cup to są na leaderboardach dwie oddzielne kategorie. Dał sobie taki atrytin i kategorii gore. Dał sobie na półtorej godziny. On naprawdę wierzy, że się w tyle wyrobi. Zobaczymy gnoi, jak cię Barney potraktuje. Hazardous Cause 2 to jest, ja już o tym kiedyś mówiłem, to jest generalnie taki większy place na Hazard Course, czyli tutorial of Half-Life'a. Takie Kaizo trochę z tego wychodzi. Mówiąc o Kaizo, Arbus będzie prezentował Sekiro, Shadows Die Twice, Shura Ending, czyli ten najkrótszy. Estimate półtorej godziny, więc wliczę możliwość, że będzie dużo luzu i good ending zrobi. Mm-hmm. Dalej, Fex z Castlevania Symphony of the Night, czyli quote unquote najlepszym Castlevania. Według co najmniej jednej osoby najwyraźniej. Dalej, Super Meat według Boy. Według jednej osoby na świecie. Super Meat Boy, All Light Levels, Akrit będzie robił. Widzieliśmy już na Kopernikonie i chyba na GSPS-ie był All Light Levels? Jestem prawie pewny. Na GSPS-ie 2.18 było All Light Levels. A było. Było. I to było wtedy, co prawie PB było. Tak, to było All Light Levels. A potem jest Mortar 4, No Out of Bounds, w wykonaniu nie Rytin, co jest zaskakujące. Bo kiedyś już o tym mówiliśmy, że Jaket się zebrał, nauczył tej gry i teraz będzie prezentował, jak robić tę grę. Jaket ranujący na maratonie, Pog. No, czekamy aż do nas przyjdzie. Jaket wreszcie robiąc coś na maratonie poza oglądaniem. Super.
Cieszymy się z każdej mordy, która się angażuje. Dalej jest. Kazo będzie robił Super Amazing Wagon Adventure, tylko N% wyjątkowo. No to jest akurat wyjątkowe. To znaczy wyjątkowo. Było na GSPS-ie już. Dalej największy chyba segment tego bloku. Super Fex robi Super Metroida N%. Ma najhojniejszy estimat ze wszystkich, bo całe 2 godziny. I potem będzie Crypt of the Necrodancer, Cadence Co-op, wykonanie Arbuza i Akrita. Nie mam pojęcia, na czym ten co-op będzie polegał. Jeżeli chcecie zobaczyć, to przyjdźcie. Potem jeszcze ja wrócę z Maxem Painem, z maksymalnym bólem 2, poziom trudności Dead on Arrival, wiadomo. I na zakończenie, przedostatni run to będzie Akrit z Cookie Clickerem, True Never Click. Nie musisz tego szukać. To polega na tym, że masz po prostu nastukać milion ciasteczek bez klikania w ciasteczko. Czyli masz robić wszystko poza tym, co ci gra mówi. I na zakończenie Kazo będzie robił Dungeon of Lulufaria, znając to, co Kazo preferuje i patrząc na godzinę, czyli północ, można się domyślić, że dzieci nie przyprowadzamy na ten run. Tak. True Never Click, zaraz, bo ja tego nie wyszukiwałem, ale... Wyłączyłeś się na chwilę. Na sekundę. Cookie Clicker. Never Click. Never Click to jest, że możesz kliknąć do 15 razy. Boże. A True Never Click, że nigdy nie klikasz. Aha. To jest taki ogromny autoscroller. Na godzinę? Tak, zobaczymy. Tak, autoscroller, który czekasz, aż cię wyprodukuje milion ciasteczek. Brzmi fantastycznie. No akurat na 22.40, zwłaszcza, że następna gra to jest jeden z naszych ulubionych gatunków gier, które można pokazywać na maratonach. A przynajmniej tak wskazuje na to tytuł. Mhm. No i w zasadzie to tyle. Jadę swoją drogą. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o speedrunner Remconie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć na żywca, zapraszam na Remcon do Gdyni. To będzie w następny weekend od 13 do 15. O, wtedy... A, może ja wrócę na podcast wtedy. Dobrze, zobaczymy. No właśnie, od 13 do 15. Wejściówka jest 45 zł na wszystkie 3 dni. Jeżeli szukacie spania, to u Dextera w domu nie ma miejsca. Wyprzedzamy wszystkie pytania. I grzeczne maile. Wyprzedzamy wszystkie pytania? Nie. I grzeczne maile? Nie. No i w zasadzie to już na tyle, jeżeli chodzi o więc można splitować i przechodzimy do sekcji Q&A. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to my możemy ej. Tak. Jeżeli macie jakieś fragen, to my możemy antwortem. Jeżeli macie jakieś frogu, to my możemy... Ile i czemu tak drogo? Trochę, słuchaj, ja na konwenty nawet rok nie jeżdżę, ale 45 zł za 3 dni to jest spoko cena. Jeżeli wy macie jakiś progór, to my mamy sfer. Nie wiem, dlaczego wiedziałem, jak jest pytanie. Dobra, może wiem dlaczego, ale nie wiedziałem, jak jest pytanie po szwedzku, nie wiedziałem, jak jest odpowiedź, a wiedziałem, jak jest pytanie. Jeżeli macie jakiś shift summon, to my mamy dla was kotare. Po japońsku czy też mogę. Czy będzie sequel koopa z Kinect Adventures? Pewnie będzie. Ad poker. Czy będzie? Nie będzie, ale nie mam ani Xboxa. Dobra, chciałem powiedzieć ani Xboxa, ani Kinecta, ale mam Kinecta. Nie mam ani Xboxa, ani kopii gry. Nie masz ani Kinecta, ani Xboxa. Trochę się pyta, kiedy złożę kompa. Momencik. Poczekaj, sprawdzę w kalendarzu, bo mam wpisane. 12 czerwca, ale nie wiem którego roku. Momencik. Czy ty właśnie wyszukujesz 8-bita? Czy ja wyszukuję co? Nie, do Merego mówię. Czy on wyszukuje 8-bola, bo właśnie ja to chciałem zrobić. Tak.
Tylko jak tego szukać, Kadziu? Bo mi wyskakują same te bilardy. No mi wyskakuje bilard, to jest ten problem. Eight ball cocaine? Co? W każdym razie najprostszą odpowiedzią jest, że komputer będzie, jak przyjdzie sub 1. Dopóki nie zrobisz sub 1 na starym kompie, to ten stary komp ci nie odpuści i nie będzie chciał opuścić ciebie. Więc musisz zrobić sub 1 i powiedzieć... Dobra, żarty się skończyły. Ja już się sytuacja skończyłem. Sytuacja się zmieniła. Sytuacja się zmieniła, tropy. Tropy. Dobra, smitujemy i papa. Nawet ustawię no takie, razem. Takie przyspieszone dobrze. Pożegnanie widzę swoje. No, ale jak znaczy będziesz nie, no, myślałem, mieć kompa, to będzie... Ale jak tylko zdobędziesz kompa, to będzie smepracha cito tropy, byśmy to dokazali. Wyślę to. Pewnie. Albo ty. I wiemy, co dalej. Papa. Good morning. Dobra, i kończymy.